One, two, three. Sportowa energia. A moim gościem będzie Tomek Ogar, witam wszystkich. Czyli były zawodnik m.in. Garwarni Kraków, Hutnika Kraków oraz wielu również innych klubów skupionych szczególnie w Małopolsce. Tak, dokładnie. Miałem tylko mały, półroczny epizod zagraniczny na Słowacji w Starej Lubowni. Proszę, przygoda, a tak to wszystkie kluby to faktycznie Małopolska. Urodził się pan w Brzesku, a jest pan wychowankiem Arkadii Olszyny. I jak zaczęła się pana historia z piłką nożną? Tak, dokładnie. Jakoś ta przygoda się zaczęła właśnie w tej drużynie, może inaczej niż w większości zawodników, bo nie było grup młodzieżowych, więc jakby najpierw wychowało mnie trochę podwórko i gra na ogrodzie, często ze starszymi od siebie, a później pierwsze kroki to Arkadia Olszyny, drużyna seniorów od razu tam gdzieś chyba od 14 roku życia, więc to taki ewenement, bo niestety nie było grup młodzieżowych, żeby można było coś powiedzieć. Taki początek kariery, tak jak pan wspomniał, można powiedzieć na podwórku, to jest taka dobra szkoła na start, takie przetarcie, że później nie miał pan łatwiejszy start już w klubowej piłce. Na pewno nie było tego przeskoku, który widać teraz, gdy zawodnik idzie szczebel po szczeblu od trampkarza przez juniora do seniorów. Ja od razu byłem wrzucony na głęboką wodę, musiałem sobie zawsze jakoś radzić z seniorami, często sprytem, często nieustępliwością, ambicją, żeby podołać, żeby nie zostać odsuniętym na bok, ale to było takie zahartowanie się. Pewnie trochę mi brakowało później takiego centralnego szkolenia, podpowiedzi trenerskiej, którzy do młodzi adepci piłki nożnej dostają. Jeżeli chodzi o aspekty techniczne, gdzieś u mnie to była metoda pewnie prób i błędów i to tak się gdzieś klarowało. Czasami jakieś braki techniczne pewnie gdzieś tam później były widać. Która droga była lepsza? No, trudno mi powiedzieć. No, wtedy też kształtowało się technikę i wiele różnych aspektów przygotowania motorycznego, nawet nie wiedząc o tym. Po prostu była jedna piłka, były dwie drużyny i grało się na podwórku pewnie dłużej niż teraz. Dzieci spędzają czas na zewnątrz. Od rana do wieczora, no to tak jakby przerywnikiem była szkoła, można powiedzieć, a resztę to czasu tam się spędzało tylko na zewnątrz. Jakie były pana pierwsze emocje z transferem do Krakowa, wówczas do drużyny drugoligowej, do Garbarni? Trenerem wtedy był pan Orłowski. To jest osoba, która chciała mnie w Garbarni. Po prostu mówiliśmy się, że przyjadę na kilka dni, on sprawdzi moją obecną formę, ja sprawdzę drużynę, jak to wygląda od środka. Daliśmy sobie trochę czasu. Ja, można powiedzieć, po dwóch dniach wiedziałem, że to jest to i jakby zostało tylko przekonanie trenera, że również jestem w takiej formie, zasługuję na kontrakt w Garbarni Kraków, z czego się cieszę, bo jak później pokazała historia, fajny czas. Był awans do pierwszej ligi, awans z trzeciej do drugiej. No akurat taki był taki okres, gdzie w Garbarni dużo się działo, albo spadki, albo awanse, więc ciekawy czas. W sezonie, w którym udało się awansować do pierwszej ligi, kiedy to zajęliście czwarte miejsce w lidze, miał pan 11 goli w 23 meczach, był pan najlepszym strzelcem Garbarni i bramki strzelał pan co 145 minut. Więc co najmniej raz na dwa spotkania gwarantował pan bramkę. Jak pan wspomina ten czas, kiedy tak udawało się rok po roku awansować do wyższych lig? Pierwsze obycie, takie cementowanie drużyny było w sezonie, gdzie przegraliśmy baraże z Wartą Poznań do drugiej ligi. Strzelony karny przez Wartę w ostatnich minutach meczu. Wiele osób uważało, że nie było powodu, żeby podyktować ten rzut karny. I tym sposobem nie awansowaliśmy, ale myślę, że to był takie mocne przetarcie. To był czas, gdzie ta drużyna nasza jeszcze bardziej się scementowała i jeszcze mocniej zależało jej na awansie do wyższej ligi, do tego, żeby udowodnić, że ten awans, strata tego awansu utrata w ostatniej końcówce, to był przypadek. No i kolejny sezon to udowodnił. Mieliśmy mocnego przeciwnika, mieliśmy Motor Lublin. Gra się toczyła do końca, do ostatniego meczu, ale to przetarcie wcześniejsze nam, myślę, pomogło. Takie zdobycie doświadczenia. Też mieliśmy baraże, już wiedzieliśmy, mieliśmy doświadczenie, jak grać mecze, jak rozgrywać, jak grać taktycznie. I ta drużyna, można powiedzieć, przez 3 bądź 4 lata była praktycznie niezmiana. Znaliśmy się bardzo dobrze na boisku i też często dalej spędzamy w sumie czas poza boiskiem. I to pomagało w osiąganiu wyników. Taki chyba punkt kulminacyjny
chyba mój, też powiedziałbym, w Garbarni, gdzie udało się nam awansować do pierwszej ligi. No super czas. No, no tak jakby myśląc o tym teraz, to fajnie się do tego czasu wspomina. Do tych czasów, gdzie kilka meczów z rzędu nie przegraliśmy. Podejrzewam, po pierwszych dwóch porażkach w rundzie wiosennej całą resztę zakończyliśmy bez porażki, która doprowadziła nas do barażu z Pogonią Siedlce. Mało kto liczył w ogóle na nas, że wygramy z Pogonią Siedlce, która miała bardzo mocną, solidną drużynę, opartą o wiele znanych nazwisk grających na boiskach ekstraklasy. Wznieśliśmy się wtedy na wyżyny umiejętności, myślę, w tym meczu i w tym dwóch meczu. I pierwszy, i drugi mecz graliśmy na wysokim poziomie i to nam dało awans. Czy może pan uznać ten sezon z awansem, biorąc pod uwagę pana statystyki oraz to, że był to pana punkt kulminacyjny w karierze Garbarni za najlepszy swój sezon w karierze? Myślę, że tak. Pomimo problemów zdrowotnych, bo w piątej kolejce doznałem złamania nogi, pęknięcia kości w sumie śródstopia, gdzie całą rundę jesienną, już można powiedzieć, miałem z głowy, tam w końcówce rundy udało mi się później grać, wchodzić na końcówki meczów, to tak, myślę, że to był najlepszy sezon w moim wykonaniu. Bo właśnie warte to jest odnotowania, że z uwagi na kontuzję tych spotkań rozegranych przez pana było mniej niż w innych sezonach, a jednak tych bramek było więcej, więc chyba taka forma stricte sportowa była wtedy najlepsza. Tak, dużo treningów poza klubowych, z trenerem przygotowania, z trenerem personalnym, z Konradem Wieczorkiem. Dużo pracowaliśmy nad wzmocnieniem ciała. Można powiedzieć, że w tym wieku tak dobrze ciało poznałem swoje. Jak trenować, żeby jak najwięcej z niego wycisnąć? I to był chyba też klucz. Jest taki frazes, że nieważne ile razy upadniesz, ważne ile razy powstaniesz. I czy właśnie taki okres w pana karierze, kiedy nie udało się awansować po dwóch meczu z Wartą, później ta kontuzja, a jednak koniec końców super statystyki i awans, to czy to pomógł ten upadek się panu jeszcze bardziej wzmocnić? Myślę, że tak, że ciężkie chwile człowieka wzmacniają. Pytanie, jak się do tego podejdzie? Przychodzi jakiś kryzys, przychodzi jakiś moment może nie załamania, ale taki kryzysowy, gdzie chce się, nie wiem, może to jest wysokie, duże słowo, skończyć grać w piłkę, ale tak jakby człowiek się trochę podłamuje. Ale to chwilę, to akurat w moim przypadku to nie jest długi czas. Bardziej interesowało mnie to, kiedy jest szansa się odegrać i szansa wrócić na boisko po kontuzji, bo myślę, no chyba taki charakter sportowca. Czy po 5 latach, kiedy wrócił pan do pierwszej ligi, odczuł pan zupełnie inne jakieś uczucia związane z grą na tym poziomie rozgrywkowym? Czy dużo się zmieniło? Dużo się zmieniło. Na pewno infrastruktura się zmieniła w klubach. W większości klubów była na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o w ogóle podejście drużyn. Organizacja meczów, cała otoczka była na wyższym poziomie oraz mecze pokazywane w telewizji w Polsacie Sport, który też ładnie tą ligę opakował. Dużo więcej się działo na pewno medialnie, a sportowo też myślę, trudniej nam się grało. Zdecydowanie trudniejszy to był sezon. Trudny czas ogólnie dla wielu zawodników, bo mieliśmy pomimo niezłego początku, później małe zawirowania w klubie związane ze zmianami sztabu szkoleniowego i niestety nie udało nam się zakończyć pozytywnie, tak jak w Okocimskim tego sezonu. Garbarnia w sezonie w pierwszej lidze swoje mecze domowe rozgrywała na stadionie Wisły Kraków. To jakie było to dla pana uczucie grać na ekstraklasowym stadionie, ale jednak na stadionie, który nie jest nominalnym stadionem swojej drużyny? Myślę, że tak przewrotnie powiem, że na początku się cieszyliśmy z tego, że gramy na Wiśle Kraków, ponieważ stadion przygotowany do występów w ekstraklasie na Super Murawie, no ale później odbiłaś nam to szkawką i jednak nie byliśmy przygotowani do tego, żeby grać każdy mecz na wyjeździe. Wiele drużyn przyjeżdżając na stadion jeszcze dodatkowo się mobilizowało. Trzeba było jeszcze walczyć z tą podwójną ambicją przeciwnika, no jeżeli tak można to nazwać, no nie było to łatwe dla nas. To też można powiedzieć, że to jest taki miły dodatek do tego, że grało się w piłkę, że było się w szatni ekstraklasowej, że w takiej szatni, która no, jest na wysokim poziomie, gdzie również reprezentacja Polski grała mecze. Rzeczywiście ten fakt, że te wszystkie mecze były rozgrywane mimo, że u siebie, to jednak na wyjeździe, na obiekcie Garbarni, jednak udostępnione były też trybuny, więc kibice wspierali. Tak, Garbarnia ma fajnych kibiców, którzy dopingują w każdej sytuacji. W gorszych i lepszych chwilach nigdy nie było obelg w naszą stronę. Zawsze były słowa wsparcia, przybijanie piątek po meczu, więc tutaj żółką w stronę kibiców.
do dzisiaj też właśnie czasami piszą, pytają się, co słychać, co tam nowego po skończeniu gry w piłkę. Jest to miłe i sympatyczne, również jak się wchodzi na stadion Garbarni, to ci kibice nie zapominają o tym, że się grało wcześniej. To są kibice często starsi w podeszłym wieku, znający historię Garbarni na wyższym poziomie, wysokoklasowym poziomie. No i młodzi teraz, bo dużo osób młodych przychodzi na Garbarni, automatycznie to robi taką miłą, rodzinną, fajną atmosferę. Polecam wszystkim przychodzenie na mecze Garbarni, gdzie wszelkie animozje poza piłkarskie schodzą na bok. Tutaj klub jest rodziny, więc polecam. Czy może planuje pan grę, czy to w Old Boyach, czy też może jakiś kurs trenerski, czy już całkowicie temat piłki zamknięty? Niewykluczone, że dołączę do drużyny Old Boyów. Miałem taką propozycję z Garbarni Kraków. Już jeden mecz na stulecie klubu, na obchody stulecie klubu grałem w tej drużynie. Bardzo miłe spotkanie, fajne przeżycie. A jeżeli chodzi o rozwój trenerski, to bardziej od kilku lat interesuję się motoryką piłkarską. W czasie gry w piłkę już byłem trenerem grup trening, trening funkcjonalny, a obecnie działam w stronę bardziej indywidualną, otwierając studio treningu personalnego, w którym pracujemy nad usprawnianiem osób, wzmacnianiem korpusu mięśniowego oraz polepszaniem cech motorycznych. Po wywiadzie wiemy, jakie są klienta oczekiwania, co chciałby zrobić, albo z czym ma problem. I przy tym chcielibyśmy mocny akcent wywrzeć na zajęcia grupowe z młodymi adeptami piłki nożnej, żeby w młodym wieku zawodnik już był świadomy swojego ciała, swoich umiejętności motorycznych i żeby jak najlepiej je wykorzystać. Mam zatrudnionych fajnych trenerów, którzy działają z grupami młodzieżowymi i chcemy to przenieść do małego kameralnego studia, żeby skupić się indywidualnie na każdej jednostce. Studio mieści się blisko Ronda Matecznego w biurowcu Hoop Point. Otwarci jesteśmy od połowy września. Zapraszamy wszystkich słuchaczy i osób zainteresowanych. Jesteśmy również na mediach społecznościowych Good Moves i na pewno łatwo będzie was odnaleźć nas na portalach. Gdyby pan mógł do 14-letniego siebie, który zaczynał dopiero swoją karierę, powiedzieć jakąś jedną poradę na całą swoją karierę piłkarską. Myślę, że do wszystkiego dochodzi się z czasem. Niczego nie ma od razu, więc na pewno ważnymi cechami jest pracowitość, rzetelność pracy, wzmacnianie pozabojskowe, również pozatreningowe, również swojego organizmu, ale też cierpliwość. To jest chyba jedna z kluczowych rzeczy, żeby nie zajmować się po porażkach, odbudowywać się poprzez kolejne występy, więc jakby najlepszym sposobem na to, żeby radzić sobie z jakimiś niepowodzeniami, no to jak najszybciej, przynajmniej ja tak miałem, jak najszybciej dążyć do rewanżu i tutaj jest jakby klucz chyba do wszystkiego. Ogólnie sport jest fajną sprawą do rozwijania swojej osobowości. Jakby wiele cech się kształtuje poprzez treningi, poprzez mecze, umiejętność radzenia sobie z porażkami, z treningami, systematycznością. Dużo można dzięki temu uzyskać i cechy wykształtowane w czasie treningów są później wykorzystywane w dalszym życiu codziennym.